Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś nowe talenty, demaskacja zdrajcy, gwiazdy na parkiecie i drag show. To oczywiście nawiązanie do programów, które były emitowane w tym tygodniu, tak więc co tam panie w telewizji? W tym tygodniu zobaczyliśmy kolejne przesłuchania w ciemno dzieci. Złoty przycisk Mam Talent. Celebrytów grających o wszystko. I popisy taneczne gwiazd. Poza tym będą gotujące nastolatki, dodatkowe koło w milionerach i nowe zmagania na ekstremalnym torze. Na koniec zobaczymy znanych mężczyzn przeobrażających się w drag queen, demaskację zdrajcy i najlepsze znajome twarze. Na początek pierwszy z programów The Voice Kids. I to już kolejne przesłuchania w ciemno. Jako pierwszy na scenie pojawił się Maksymilian, który zaśpiewał herbatę z imbirem. Niestety nikt się nie odwrócił, ale pozwolono mu zaprezentować drugą piosenkę, zaśpiewał inwokację i po tym występie Cleo zaczęła wręcz błagać reżysera, aby zmienić reguły show i przyjąć Maxa do drużyny. Niestety w tym temacie już nic nie dało się zrobić. Później na scenie pojawiła się Julia, która zaśpiewała drobnostkę i swój fotel odwróciła Cleo. Następnie wystąpił Łukasz, który zaśpiewał Tazosy i wybrał drużynę Afromental. Kolejna, Victoria, w numerze One of Us, swój fotel odwrócili Baron i Thompson. Kolejny, Eryk, który zaśpiewał Wspaniały Świat, wybrał drużynę Nataszy Urbańskiej. Ania zaśpiewała Och życie, kocham cię nad życie, wybrała drużynę Cleo. Później pojawiła się Maja, która zaśpiewała Zakręconą, niestety nikt się nie odwrócił. Później pojawiła się Inka, która zaśpiewała piosenkę Traitor i wybrała drużynę Nataszy Urbańskiej. Na koniec pojawił się Nikodem, który zaskoczył wszystkich swoją wersją piosenki Daylight Davida Kushnera. U uczestnika stoczyła się bitwa i ostatecznie wybrał drużynę Thompsona i Barona. Tak, to już kolejne przesłuchania ciemno. No i teraz trochę bardziej współczesne piosenki, bo mówiłem w tamtym tygodniu, że tylko wszystko stare piosenki były, że te dzieci wybierały naprawdę stale nawet sprzed 100 lat piosenki. Teraz były takie trochę nowsze, no ale właśnie, nie zawsze ten wybór był trafny, bo ten pierwszy wykonawca, Maksymilian, rzeczywiście powinien dostać się do którejś z drużyn, no ale ta pierwsza piosenka nie powalała do końca. A interpretacja inwokacji z pana Tadeusza naprawdę była udana, no i rzeczywiście próbowano naciskać na reżysera, żeby tutaj zmienić zasady programu, no ale one w żadnych edycjach nigdy nie były naginane, więc czemu akurat teraz miałoby się tak zdarzyć? Zasada jest taka, że któryś z jurorów musi nacisnąć przycisk i fotel się musi odwrócić i wtedy ten uczestnik jest w programie, nawet w ostatniej sekundzie, gdy to jest, ale gdy to nie nastąpi, no to niestety, reguły są nieubłagane, że ten uczestnik po prostu musi zejść ze sceny, mimo że pozwolono mu zaprezentować drugi utwór, który pewnie, gdyby był wybrany jako ten pierwszy, pozwoliłby mu przejść dalej. No i stoczyła się bitwa o ostatniego uczestnika, czyli o Nikodema. Rzeczywiście to była dobra interpretacja piosenki Davida Kushnera Daylight. No i wszyscy go chcieli mieć w swojej drużynie, ale to często tak już jest. Gdy ktoś ma jakiś taki unikatowy talent albo unikatowy głos, to wszyscy ci trenerzy próbują przyciągnąć taką osobę do swojej drużyny. No i teraz też tak było, a widzowie w komentarzach zaczęli typować, że mamy oto zwycięzcę tej edycji The Voice Kids. No a jak będzie, czy w ogóle ten uczestnik przejdzie do kolejnych etapów, to czas pokaże. Kolejny z programów to Mam Talent. I to 15. edycja tego programu, która wraca po przerwie. Już w pierwszym odcinku pojawił się pierwszy złoty przycisk tej edycji. Olivia Hausner porwała publiczność swoim występem. Jej wyjątkowe połączenie śpiewu i gry na skrzypcach skarbiło sobie serca zarówno jurorów, jak i widzów w studiu. Na największą niespodzianką okazał się złoty przycisk, który został wciśnięty przez prowadzącego Jana Pirowskiego. Oprócz Oliwii na scenie pojawili się m.in. utalentowany iluzjonista Tomasz Jusza, który zaskoczył wszystkich swoimi magicznymi sztuczkami, a także młody wokalista Teo Tomczuk, który podbił serca publiczności swoim niezwykłym głosem. Jednak to Kamila Miszta, która występowała jako pierwsza, wstrząsnęła widzami, prezentując Hair Hanging,
czyli sztukę zawieszenia na włosach. To oczywiście początek castingów. W tym sezonie nastąpiły zmiany. Uczestników oceniają jurorzy w składzie Agnieszka Chylińska oraz nowi Julia Wieniawa i Marcin Prokop. Są też nowi prowadzący Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. Wystartowała 15. edycja programu Mam Talent. Pojawiły się zmiany, które nie do końca przypadły do gustu widzom i jury nie do końca przypasowało widzom. Między innymi Julia Wieniawa, która w oczach widzów oceniała wszystko tak samo i wszystko właściwie jej się podobało, no ale to też takie były występy, że właściwie tu nie było w tym odcinku takich bardzo złych występów. Może dwie albo trzy osoby tylko nie przyszły dalej, a tak to faktycznie wszyscy przeszli dalej. Niektóre występy ciekawe były i na sam początek już był taki ciekawy i taki dość wstrząsający ten występ, no bo zawieszenie na włosach, nie wiem czy coś takiego wcześniej było, no bo właśnie co edycję pojawiają się takie oklepane talenty, które co edycję są, czyli jacyś iluzjoniści, czyli jakieś zespoły wokalne, czy jakieś tam akrobacje na jakichś rowerach, deskorolkach i tak dalej, to wszystko było w tym odcinku, ale właśnie to zawieszenie na włosach to było coś takiego unikatowego, czego wydaje mi się, że chyba wcześniej nie było, ale tych edycji już było tyle, że nie wszystko się już pamięta, co było, a czego jeszcze nie było, ale wokaliści, tancerze to najczęściej są, to są najczęstsze talenty, które się pojawiają w tym programie, więc można było zrozumieć, skoro takie były występy, to też dlatego Julia Wieniawa oceniała wszystko tak samo i do gustu nie przypadli też prowadzący. No może Jan Pirowski nawet tak nie podpadł widzom, ale bardziej mówiono o Agnieszce Woźniak-Starak, że właściwie co ona tutaj robi, że ona do końca do tego programu nie pasuje. No ale to był pierwszy odcinek, może ci prowadzący jakoś się rozkręcą, ale mają niełatwe zadanie, bo wszyscy będą ich porównywać do duetu Prokop-Hołownia, którzy prowadzili ten program przez, wydaje mi się, chyba 12 sezonów. Później był jeszcze Michał Kępa, który też tak mówili, że nie do końca się sprawdził w tej roli. A teraz wymieniono oboje prowadzących i może to się do końca widzą mnie spodobało, gdyby pewnie został Marcin Prokop i kogoś by tutaj dołożono, może widzowie patrzyliby na to trochę inaczej, ale to nie chodzi też o prowadzących, nie chodzi tutaj o jurorów, chodzi tutaj bardziej o talenty. Miejmy nadzieję, że w tej edycji talenty będą dopisywać i że pojawią się jeszcze jakieś ciekawe osoby z jakimiś takimi niespotkanymi wcześniej talentami. A teraz program 99 gra o wszystko VIP 4. To już czwarty sezon teleturnieju 99 gra o wszystko i kolejna seria VIP, w której występują uczestnicy innych programów TTV. W tej edycji zakupów Ciemno, Diabelnie Boskich, Życie na kredycie, Kanapowczynie, Super Rolnicy i Google Box przed telewizorem. Łącznie w programie na początku występowało 44 zawodników. To już czwarta edycja VIP, no i zawsze widzowie piszą, a kiedy wreszcie normalna edycja ze zwykłymi uczestnikami i ze 100 konkurencjami, no bo to jest taki program, 99 gra o wszystko, trzeba pokonać 99 innych graczy, żeby zwyciężyć, no a tutaj zaczęto robić tylko edycję VIP, właściwie była tylko jedna edycja, ta 99, że wtedy ten program miał sens, a tak to można by to było nazywać, nie wiem, 36 gra o wszystko, 44 gra o wszystko, bo tylu było zazwyczaj uczestników, więc to się trochę mija z celem, no ale może TTV wreszcie to przemyśli, w końcu pojawi się edycja ze zwykłymi uczestnikami, no bo na początku mówiono, że to taka edycja specjalna z uczestnikami z innych programów, bo było 10-lecie stacji TTV. A teraz jakie mają wytłumaczenie, żeby znowu promować te same osoby, które już występują w innych programach i po prostu pokazać ich w jakichś głupich konkurencjach, bo niektóre naprawdę są głupie i zastanawiam się, kto to w ogóle wszystko wymyśla. No ale taki jest plan, że może tego typu program ze znanymi już wcześniej osobami przyciągnie więcej widzów niż z tymi zwykłymi uczestnikami. A teraz Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami i 14. edycja emitowana w Polsacie, a ogółem 27. edycja. Po prawie 2 latach przerwy wraca program Taniec z gwiazdami i tutaj też pojawiły się zmiany. W pierwszym występie pojawili się nowi jurorzy Rafał Maserak i Iwona Pawlowicz oraz Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk. Towarzyszyli im tancerze z grupy Next, której przewodzi główny choreograf programu Tomasz Barański. Później przyszła pora na występy uczestników. I tak, para numer 1, Beata Olga Kowalska i Mieszko Masłowski, zawęczyli czacze i otrzymali 18 punktów. Para numer 2, Filip Heiser i Hanna Żudziewicz, zawęczyli tango i otrzymali 22 punkty.
Para numer 3, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, zatańczyli Jive'a, otrzymali 21 punktów. Para numer 4, Adam Kszczot i Katarzyna Wuman, zatańczyli pasodoble i otrzymali 18 punktów. Para numer 5, Roxana Węgiel i Michał Kasin, zatańczyli Czacze i otrzymali 29 punktów. Para numer 6, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara, zatańczyli Walca Angielskiego i otrzymali 19 punktów. Para numer 7, Julia Mafaszyn-Kuczyńska i Michał Danilczuk, zatańczyli Jive'a i otrzymali 29 punktów. Para numer 8, Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, zatańczyli Walca Wiedeńskiego i otrzymali 17 punktów. Para numer 9, Kamil Baleja i Magdalena Perlińska, zatańczyli rumbę i otrzymali 17 punktów. Para numer 10, Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę, zatańczyli tango i otrzymali 32 punkty. Para numer 11, Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska, zatańczyli walca wiedeńskiego, otrzymali 32 punkty. Na koniec para numer 12, Maciej Musiał i Daria Syta, zatańczyli czacze i otrzymali 28 punktów. W 12 tańcach na czele znajdowali się Anita Sokołowska i Jacek Jeszkę oraz Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska. Natomiast tabelę zamykali Kamil Baleja i Magdalena Perlińska oraz Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. Prowadzący budowali napięcie, że któraś z par ma odpaść, a na koniec Krzysztof Ibisz ogłosił, że w tym odcinku nikt nie odpada. Tak wystartowała kolejna edycja Tańca z Gwiazdami, no i wielu widzów na to czekało, bo to prawie 2 lata tego programu w ogóle nie było, no bo w Polsacie mówiono, że nie ma komu już tańczyć, że już wszyscy, co mieli zatańczyć, zatańczyli, ale jednak udało się znaleźć obsadę, która jest całkiem niezła, różnorodna, Na końcu udało się znaleźć obsadę, która jest dość różnorodna, więc każdy może znaleźć swoją ulubioną parę, na którą później będzie głosował. I te tańce wypadły całkiem nieźle, bardzo słabe te oceny, no i właśnie o to mają pretensje widzowie, że to jury nie do końca sprostało oczekiwaniom, no bo wszyscy liczyli na to, że Ewa Kasprzyk, która jest aktorką, będzie po prostu oceniać ogólny wyraz artystyczny, jak to na przykład wcześniej robiła Beata Tyszkiewicz. Ona nigdy nie podnosiła piątki czy czwórki, a Ewa Kasprzyk, która siedziała obok Rafała Maseraka, jak on podniósł 5, to ona też 5, więc małpowała od niego te wyniki. Później chyba ktoś jej zwrócił uwagę, bo zaczęła sama myśleć i sama swoje punkty przyznawać. Wtedy pojawiły się 7. No i też ta punktacja zaczęła rosnąć, bo te pierwsze kilka par jest właśnie 17, 18, 19, a czasami 22. A nagle później się zaczęło się robić 28 i 32 punkty nawet, więc widać, że Ewa Kasprzyk zaczęła podnosić wyższe tabliczki. Co do pozostałych jurorów, to liczyłem na to, przynajmniej ja, że Rafał Maserak, będąc w tylu edycjach Tańca z Gwiazdami i nawet na początku powiedział, że tutaj nie liczy się taniec, a jednak oceniał taniec, bo gdy mu się nie podobały jakieś kroki i tak dalej, no to podnosił 5, 4 i tak dalej, a też wydaje mi się, on tyle razy był oceniany w tym programie, że powinien trochę rzucić na luz i nie wiem, 7, 8 podnieść, bo dobrze wie, ile to pracy kosztuje, żeby wystąpić w tym programie, żeby przygotować ten taniec. Przez cały tydzień ten taniec jest przygotowywany, a ten pierwszy to pewnie przez miesiąc wcześniej był przygotowywany, więc to jest takie trochę nie fair, będąc uczestnikiem przez tyle lat w edycjach, nagle tak słabo oceniać, no ale też jest tancerzem, zna się na tańcu, więc ocenił taniec, więc to jest taki właśnie juror pomiędzy, że był kiedyś uczestnikiem, ale też jest tancerzem, więc powinien oceniać tak jak Iwona Pawlowicz, mniej więcej na tym samym poziomie, choć Iwona była o parę stopni gorsza, bo podnosiła, jak to już ma w zwyczaju w pierwszych odcinkach, zazwyczaj 2 i 3. Jeżeli chodzi o 4. jurora, czyli Tomasza Wygodę, to raczej widzowie pozytywnie go ocenili, ale też, że może był taki trochę za sztywny w tych oceniach, za bardzo asekuracyjny, że na początku może bał się trochę oceniać tego. Nie wiem, może w kolejnych odcinkach to jury się rozkręci
I może Ewa Kasprzyk wreszcie zrozumie, po co właściwie jest w tym programie, że ona nie ma karcić tych uczestników i przyznawać im 4 albo 5 punktów, tylko właśnie podwyższać im tą punktację i dawać na przykład 7 czy 8. No bo taki był zamysł od początku, że dwóch jurorów było bardziej profesjonalnych, a dwóch było nie znających się praktycznie w ogóle na tańcu, którzy podwyższali te wyniki. Tym razem wszyscy właściwie byli zgodni w tych punktacjach, dlatego te punkty dla pierwszy odcinek są zaskakująco niskie, a te tańce nie były aż takie złe. Ciekawie zapowiada się ta edycja, jak to wszystko się potoczy. Oczywiście wiadomo, że w pierwszym odcinku nikt nie odpada, a tym bardziej po takiej długiej przerwie nie mogli zrobić tego uczestnikom, więc oni pewnie od początku wiedzieli, że nie odpadną, ale budowano napięcie, kazano wysyłać SMS-y, głosować w aplikacji, żeby to miało jakiś większy sens, żeby widzowie za bardzo się nie znudzili, po prostu nie przełączyli na inny kanał, bo skoro nikt nie odpada, no to po co będę do końca oglądał ten program, a tak to wszyscy czekali po ostatniej przerwie reklamowej, że być może ogłoszą akurat, że któraś z tych par odpadnie. Przed nami kolejny odcinek, tym razem z muzyką filmową. No i teraz okaże się właśnie, czy odpadnie jedna para, czy odpadną dwie pary. Nie wiadomo, jaki tutaj jest zamiar. Tych par jest 12, a nie wiadomo, ile dokładnie tygodni przewidziano na to, na emisję. Pewnie to się gdzieś skończy w połowie maja, albo po drodze w którymś odcinku odpadną dwie pary, albo do finału dostaną się aż 3. Może to będzie taka zmiana w tej edycji, że 3 pary ostatecznie będą walczyć o kryształową kulę. A teraz pierwszy z nowych programów tego sezonu, MasterChef Nastolatki. I to jest 3 program typu MasterChef w TVN, no bo wcześniej widzowie mogli śledzić edycję dla dorosłych oraz dla dzieci. Teraz czas na uczestników, tak można powiedzieć, pośrodku, w wieku nastoletnim. Aspirujących kucharzy oceniają Michel Moron, Tomasz Jakubiak i Dorota Szylongowska. A wsparciem dla uczestników jest Michał Rozkoszny Korkosz. Pierwszy odcinek to oczywiście castingi, i podczas których jury rozdało już 8 z 14 fartuchów. Tak więc zostało jeszcze 6 fartuchów i to pewnie rozwiąże się w kolejnym odcinku, jaka będzie ostatecznie finałowa 14. Jeżeli chodzi o opinie widzów, to one są podzielone, ale raczej negatywne, że to dość nieudany start tego programu. A widzowie piszą, że było za mało gotowania, a za dużo historii uczestników, a inni znowu pisali, że są pod wrażeniem tych uczestników i dań, które przygotowali. Wystartował MasterChef Nastolatki i też właściwie mam mieszane uczucia co do tego programu. Ten program w ogóle ma fatalną godzinę emisji, bo w tym samym czasie co Taniec z Gwiazdami, więc nie wiadomo właściwie na co się zdecydować. Czy oglądać MasterChefa Nastolatki? Zdecydowałem się obejrzeć Taniec z Gwiazdami, a MasterChef Nastolatki obejrzałem na playerze i właściwie w ciągu ostatnich 2 przerw reklamowych na przewinięciu, bo trochę przewijałem do przodu, udało mi się obejrzeć cały odcinek, no bo rzeczywiście on był miejscami tak nudny, że po prostu tego się nie chciało oglądać, bo właściwie nie interesuje mi historia tych uczestników, skąd oni są i z jakiej oni rodziny pochodzą i tak dalej, tylko żeby dobrze ugotowali dobre danie. Wiem, że w innych edycjach też były takie te filmiki, historyjki o tych wszystkich uczestnikach, bo gdy to jest później montowane, no to wiadomo, kto się dostał, to na tych niektórych uczestników poświęcano trochę więcej czasu, ale tutaj to chyba było aż przesadnie, że tego gotowania naprawdę było malutko i jakoś to wszystko było tak chaotycznie zrobione. Wrócono do formuły takiej, jaka była w MasterChefie dla dorosłych, że uczestnicy mieli czas, chyba godzinę na przygotowanie tego dania, a później 5 minut przed samymi jurorami musieli wykończyć to danie. To tak było właśnie w pierwszych edycjach dorosłego MasterChefa, więc dobrze, że to może wróciło, bo zawsze narzekano w przypadku na przykład juniora, że ci uczestnicy wcześniej gdzieś byli poza kamerami wybrani i po prostu od pierwszego odcinka oni już gotowali. No a tutaj muszą powalczyć o te fartuchy. To może na plus, że coś takiego wróciło. Nie wiadomo do końca, kto przejdzie dalej. Niektórzy poszli do dogrywki, niektórzy od razu. Powiedziano im, że niech idą do domu i spróbują, jeżeli będzie kolejna edycja w kolejnej edycji, a niektórzy otrzymali od razu fartuchy, no bo te dania okazały się udane. Zarzuty są też do jury, że nie do końca mają podejście do tych uczestników, w szczególności Dorota Szelongowska, no bo Michel i Tomek to oni już wcześniej byli w innych edycjach, więc są trochę wprawieni w tym jurorowaniu. No i niektórzy się też zastanawiają, po co właściwie jest ni to prowadzący, ni to jakiś pomocnik rozkoszny, nie wiadomo właściwie po co. On kręci jakieś takie filmiki, które pojawiają się w mediach społecznościowych, no ale po co on właściwie tam jest, to nie wiem do końca, bo on nie służy
pomoże im żadną właściwie pomocą, bo jeden z uczestników pytał się, co właściwie ma tutaj dodać. On to spróbował i właściwie nic nie powiedział, więc nie wiem, jaka to jest do końca pomoc, ale może w kolejnych odcinkach on jakąś rolę będzie tutaj pełnił, bo tak póki co, tak właściwie pląta się bez celu. Myślałem, że to będzie taki standardowy prowadzący, który będzie właśnie jakoś prowadzał tych uczestników, a wychodzi na to, że prowadzącymi nadal są jurorzy, a rozkoszny jest na jakiś taki dodatek. Nie wiadomo właściwie po co. Przed nami kolejny odcinek castingowy i może po tych castingach ten program jakoś się wyklaruje, no bo będą już zadania, konkurencje i już nie będzie tych całych historii, kto jest skąd, jakie ma problemy, jakie tam ma choroby i tak dalej, bo nawet to wywlekano w tym odcinku, że może wreszcie ten program skupi się na gotowaniu, no bo o to w tym programie chodzi, żeby wyłonić najlepszego kucharza wśród nastolatków, więc może po tych dwóch odcinkach castingowych, bo wydaje mi się, że tylko dwa będą, te kolejne już będą tylko o gotowaniu, a nie tylko o tkliwych historiach, jak to nazwali widzowie. Teraz teleturniej milionerzy. I tutaj też nastąpiły zmiany. Do tej pory w milionerach gracze mieli do dyspozycji trzy koła ratunkowe. Telefon do przyjaciela, pół na pół oraz pytanie do publiczności. Teraz gracze będą również mogli wymienić pytanie, bo takie jest czwarte koło. Ale czwarte koło dostępne będzie tylko wtedy, gdy uczestnik dotrze do siódmego pytania, czyli wygra 40 tysięcy złotych. No i to zmiana na pewno na plus, że łatwiej będzie może wygrać milion i dobrze, że to koło nie jest od początku, bo gdyby ono było od początku dane, że są cztery koła, to ci uczestnicy jeszcze bardziej by szaleli z tymi kołami, że wszyscy by to pierwsze koło zużyli pewnie przy pytaniu za 500 zł, bo one niekiedy są tak podchwytliwe, że ludzie mają problem, o co właściwie chodzi w tym pytaniu i co właściwie autor miał na myśli, bo często tak jest, że sam autor chyba wie właściwie, no, co miał na myśli, a inni to się zastanawiają 10 razy i nie wiedzą. Więc dobrze, że to koło dopiero od 40 tysięcy, no bo gdy się już komuś uda dojść, nawet zużyje te trzy koła, no to później na te ostatnie kilka pytań ma tą zamianę pytania i jest większa szansa, że wygra ten milion. Zresztą wiadomo, że padnie milion w tej edycji milionerów, bo już wiadomo, była aukcja WOŚP, na której Hubert Urbański wystawił krawat, w którym właśnie występował w odcinku Kiedy padł milion, więc widzowie nawet mają taką zabawę. Porównują sobie ten krawat, który był wystawiony na aukcji, ktoś go wylicytował w ramach WOŚP, czy akurat w tym dniu Hubert Urbański ma ten krawat, a jeżeli będzie go miał, to znaczy, że w tym odcinku padnie milion złotych, a widać, że na pewno padnie, bo w tych takich urywkach, zwiastunach, które były przed startem tej edycji, można było zobaczyć złote konfetti. Teraz program Ninja Warrior Polska. I pierwszy odcinek 9. edycji. Na otwarcie wystąpił zespół Boom Boom Orchestra, śpiewający słynny hymn programu, do którego słowa napisał jeden z uczestników show, Józef Panuś. Tor eliminacyjny w tym odcinku składał się z następujących przeszkód: bieg parkurowca, zjazd na linię, ruchome dachy, droga rowerowa, rzut pierścieniem i krzywa ściana. Jako pierwsza do walki stanęła Aleksandra, która już trzeci raz pojawiła się w tym programie. Dwukrotnie odpadła w eliminacjach. No i prowadzący powiedzieli do trzech razy sztuka, bo tym razem też tak się stało. Przeszkodą eliminującą była droga rowerowa. Kolejna, Magdalena, ukończyła tor z czasem 2 minuty 53 sekundy i 70 setnych. Następnie pojawili się Jamel i Jamil Nefati, znani z TikToka. Pierwszy na torze stanął Jamel, który od początku był nieuważny i dość szybko odpadł. Jamil zapowiedział, że będzie lepszy od brata, ale jemu też zabrakło precyzji i odpadł dokładnie na tej samej przeszkodzie co jego brat. A przeszkodą eliminującą obu uczestników był zjazd na linię. Następnie Alexis, który wpadł do basenu już na drugiej przeszkodzie. Tomasz, który ukończył tor z czasem 1 minuta 45 sekund i 60 setnych. Tomasz, przebrany za Super Mario, z czasem 3 minuty 26 sekund i 10 setnych. Andrzej Buczyk ukończył z czasem 3 minuty 29 sekund. Następnie na torze pojawił się Janusz Panuś, który niestety zaliczył niefortunny błąd i chwila nieuwagi sprawiła, że wpadł do wody. Przeszkodą eliminującą był zjazd na linię. Grzegorz Niecko ukończył tor z czasem 1 minuta 25 sekund i 50 setnych.
Następnie Jan Tatarowicz ukończył tor z czasem minuta 2 sekundy i 70 setnych. Tak więc na Power Tower zmierzyli się Jan Tatarowicz i Grzegorz Niecko. Ukończyli zadania niemal w tym samym czasie i zagrali w kamień, papier, nożyce. I bilet gwarantujący awans do finału zdobył Jan Tatarowicz. Jego czas wyniósł 58 sekund i 40 setnych. Tor półfinałowy składał się z 5 przeszkód, monety, motylki, ruchomy drążek, gra w kości i mini-mido. Na tym etapie do finału zakwalifikowali się Andrzej Buczyk czasem 2 minuty 6 sekund i 40 setnych, Tomasz Zaorski z czasem minuta 25 sekund i 90 setnych oraz Grzegorz Niecko z czasem 2 minuty 20 sekund i 10 setnych. Tak, to pierwszy odcinek nowej edycji. No i pojawiły się nowe twarze, a także znane twarze, bo przecież Grzegorz Niecko, nie wiem ilu edycjach już występowała, Jan Tatarowicz, no właśnie, tamtej edycji odpadł, został zdyskwalifikowany właśnie na etapie eliminacji. Teraz w ekspresowym tempie udało mu się przejść tor eliminacyjny i też wygrał już bilet do finału. No a inni uczestnicy właśnie i debiutanci, niektórym udaje się przejść dalej, niektórzy wpadają do wody właśnie przez nieuwagę, bo są zbyt pewni siebie albo po prostu nie mają w ogóle doświadczenia na tym torze. Często na pierwszej albo na drugiej przeszkodzie już wpadają do wody, więc i tak jest. No ale na tym polega ten program, że kibicuje się od początku każdemu właściwie, żeby doszedł jak najdalej, no a te efekty są różne. No i przed nami jeszcze kilka odcinków eliminacyjnych, no a później finał. No i z tego, co widać po tych wszystkich zwiastunach, które pojawiały się przed startem edycji, wreszcie ktoś zdobędzie górę Midoriyama po tych 8 sezonach, a właściwie to już będzie prawie po 9 sezonach, wreszcie ktoś stanie się tym tytułowym wojownikiem ninja. A teraz kolejny z nowych programów tego sezonu, czas na show Drag Me Out. To nowy show TVN, w którym znani mężczyźni pod opieką polskich drag queen przejdą metamorfozę i stoczą bój w walce o najlepsze wykonanie piosenki w playbacku. W jury zasiadają Anna Mucha, Michał Szpak i Andrzej Seweryn. A show prowadzi Mary z Polski. W programie biorą udział Tomasz Karolak, Michał Mikołajczak, Tadeusz Mikołajczak, Kamil Szymczak, Marcin Łopucki i Dariusz Zdrójkowski. W pierwszym odcinku wystąpiła tylko trójka z uczestników: Marcin Łopucki, Michał Mikołajczak oraz Kamil Szymczak. I po pierwszym odcinku, ku zaskoczeniu, komentarze raczej były pozytywne, no bo czegoś takiego wcześniej nie było i widzowie, którzy do tej pory nie mieli styczności z takim typem performance'u, mieli okazję to zobaczyć, no i od razu, tuż po zakończeniu odcinka, komentowali w sieci. Pojawiły się też negatywne komentarze, ale ich było znacznie mniej. No tak, rzeczywiście, takiego show wcześniej nie było, takiego formatu wcześniej nie było. I też miałem obawy właściwie, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo też nigdy jakoś nie zagłębiałem się w ten drag queen i właściwie nie wiedziałem do końca, co to jest. No a teraz zobaczyłem i też pozytywnie jestem tym programem zaskoczony, że on się rozkręci. Pierwszy odcinek może nie był taki do końca, że to takie show było, ale show jeszcze będzie, tak mi się wydaje, bo oni byli jeszcze tacy niepewni, nie wiedzieli właściwie, jak w tym całym właśnie make-upie, w tej fryzurze, na szpilkach. Wcześniej na pewno nie chodzili na szpilkach, więc to takie wszystko było trochę niepewne. Nie wiadomo, ile czasu też mieli na przygotowanie, bo nie pokazano właściwie do końca, ile trwały przygotowania. Jasne, były jakieś tam urywki pokazane zza kulis, ale do końca nie wiadomo, ile czasu właśnie zajęła charakteryzacja, ile czasu zajęła nauka tego, żeby jakoś mniej więcej się poruszać, no bo tam jest jakaś taka minimalna, bo minimalna, ale jest jakaś choreografia. Trzeba też pamiętać, żeby ruszać ustami do tego playbacku właściwie, co też może nie do końca się wydawało, ale to są początki, że jak na pierwszy raz, to ci trzej uczestnicy naprawdę nieźle poradzili sobie z tym zadaniem, a pozostali trzej będą w następnym tygodniu próbować swoich sił. No i pewnie dopiero, gdy cała szóstka wystąpi, to dopiero chyba jedna osoba będzie chyba eliminowana z tego programu, no bo to taki musi mieć sens, że w końcu zostanie ta najlepsza, która zdobędzie jakiś taki diadem z tego, co widziałem w tym pierwszym odcinku.
Widzom większości ten show się spodobał i na pewno czekają na kolejne występy. Zresztą też to jest tak stopniowane, że na te występy, które najbardziej chyba wszyscy czekają, czyli Tomasza Karolaka, bo z tego co czytałem, to właśnie wszyscy jego chcieli zobaczyć najbardziej. A mnie najbardziej ciekawi na przykład ojciec Adasia i Kuby Zdrójkowskich, jak on w ogóle wypadnie, bo on wydaje mi się w ogóle do tego nie pasuje. No ale może też zrobi show i też jakoś to wszystko będzie wyglądało. No jest to nowy format i trochę kontrowersyjny, ale puszczony o dobrej porze, że większość będzie miała szansę się z tym zapoznać, bo gdyby to było emitowane późno, to by wszyscy mówili, a to późno, za późno, nie możemy obejrzeć i tak dalej. A wtorek 21:35 to chyba całkiem niezła pora jak na ten program. Jury też mi się wydaje, że się trochę jeszcze rozkręci, choć też takie trochę kontrowersyjne jury, bo i Michał Szpak i Anna Mucha, która już gdzieś była w jakimś jury, wydaje mi się, że w You Can Dance kiedyś była. Andrzej Seweryn pewnie z racji tego, że wystąpił w serialu Netflixa Królowa, którym zrobił furorę i oczywiście wszyscy byli pod wrażeniem jego kreacji, więc pewnie stąd znalazł się w tym jury. Póki co to jury było takie trochę zachowawcze w tych opiniach, ale też chyba nie chcieli za bardzo dołować tych wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że i uczestnicy i jury w kolejnych odcinkach się rozkręcą i rzeczywiście będzie z tego show, które będzie się z przyjemnością oglądać. Kolejny z programów to The Traitors, Zdrajcy. I to już kolejny odcinek. Trójka zdrajców, Dominika, Alex i Monika, w nocy spotkali się na naradzie. Ich obrady były tajne i wspólnie podjęli decyzję usunięcia z gry któregoś z lojalnych. Wybór padł na Bartosza, który otrzymał list od zdrajców i rano nie pojawił się na śniadaniu. Później uczestników czekało zadanie, które polegało na odgadnięciu melodii wygrywanych dzwonami, znalezieniu odpowiedniej pozytywki oraz gadżetu i przyniesieniu go do prowadzącej w określonym czasie. A później obrady okrągłego stołu. W trakcie tego spotkania uczestnicy głosowali, kogo wygnają z zamku. Podczas narady każdy mógł wskazać osobę, która wzbudziła jego podejrzenia. I to dość trudna sytuacja, bo zdrajcy musieli się dobrze maskować, żeby nie zostali wykryci. A lojalni musieli uważać, żeby nie wyeliminować któregoś z nich. Atmosfera przy stole była bardzo napięta. I szokujące wyznanie Moniki, która wprost powiedziała, że jest zdrajcą, zaskoczyła wszystkich. To ona otrzymała najwięcej głosów. To była właściwie jednogłośna decyzja, bo ona sama też zagłosowała na siebie. Została wyeliminowana i wygnana z zamku. I był to sukces lojalny, którzy wygnali zdrajcę i osłabili ich drużynę. Po wyeliminowaniu Moniki gracze rozmawiali ze sobą, dzielili się opiniami i spostrzeżeniami. Zdrajcy znaleźli się w trudnej sytuacji, jako że Monika została wyeliminowana. Dominika i Alex spotkali się z prowadzącą Malwiną Będzikowską na naradzie. Prowadząca dała im możliwość wyboru, mogli przeciągnąć któregoś z lojalnych na swoją stronę, a drugą opcją było usunięcie z gry jednego z ich konkurentów lojalnych. Z tego co wiadomo, uczestnicy przystali na tę drugą opcję, że wyeliminowali kogoś, ale to oczywiście będzie podane w kolejnym odcinku. A co do samego odcinka i co do samych obrad okrągłego stołu, to rzeczywiście były zaskakujące, no bo nikt chyba się nie spodziewał, że uczestniczka wprost powie, że jest zdrajcą, ale widać, że ta rola zdrajcy ją jakoś przytłoczyła. Ona widać nie radziła sobie w ogóle z tym i zaczęła się na tyle dziwnie zachowywać, że wzbudziła podejrzenia wszystkich. Jedna osoba wyciągnęła to na tapetę i później wszyscy zaczęli potwierdzać tę samą wersję, że ona się po prostu dziwnie zachowuje, robi dziwne miny, nie umie wprost odpowiedzieć na pytanie. No i rzeczywiście tak było, ale te niektóre komentarze w stosunku do Moniki to takie były trochę nie fair. I z tego co czytałem komentarze, to widzowie mieli podobne odczucie, że niektóre komentarze były zupełnie niepotrzebne. Można było wprost powiedzieć, że po prostu ona się dziwnie zachowywała, ale tam zaczęto wyciągać jakieś zachowanie takie, że jak ona się w pracy zachowuje, że oni na przykład by nigdy z nią samolotem nie polecieli, bo ona jest stewardessą, jak ona się tak zachowuje, nie ryzykowali swojego życia, no to takie komentarze w ogóle nie były potrzebne. Było widać już nawet w poprzednim odcinku, że tę uczestniczkę po prostu ta rola przerosła i właściwie widzowie są zgodni co do tego, że cała ta trójka zdrajców nie została do końca dobrze
dobrze wybrana. No, gdy zostaną oni wcześniej wyeliminowani, no to lojalni będą triumfować. Chociaż Zajcy pewnie liczą się z tym, póki co jeszcze nie przeciągnęli nikogo na swoją stronę, ale pewnie będą musieli kogoś przeciągnąć na swoją stronę, żeby pozostać w tym programie. Choć ta pozostała dwójka póki co nie wzbudza podejrzeń, na razie wszyscy im ufają, więc dlatego oni podjęli taką decyzję, że wolą wyeliminować kolejnego lojalnego niż przeciągać kogoś na swoją stronę. Jak się to dalej potoczy, okaże się w kolejnym odcinku, która z osób zostanie uśmiercona. Na koniec jeszcze jeden program, Twoja twarz brzmi znajomo, najlepsi. Na scenę programu Twoja twarz brzmi znajomo ponownie zawitali finaliści poprzednich edycji. Do 20. edycji show zaproszenie przyjęli Katarzyna Skrzynecka, Filip Lato, Maria Tyszkiewicz, Kacper Kuszewski, Stefano Terracino, Aleksandra Szwed, Barbara Kurdej-Szatan i Mateusz Ziółko. Uczestnicy wspólnie zaśpiewali The Best z repertuaru Tiny Turner. Zmiany nastąpiły za stołem sędziowskim. W nowej roli jurora zadebiutował wcześniejszy prowadzący Piotr Gąsowski, a pozostałymi jurorami są Małgorzata Walewska i Robert Janowski. Później przyszedł czas na rywalizację. Jako pierwszy na scenie stanął Mateusz Ziółko, który wylosował Zaproś Przyjaciela i zaprosił do występu Kubę Szmajkowskiego, zwycięzcę poprzedniej edycji programu. Razem wcielili się w Eda Sheerana i Justina Biebera w piosence I Don't Care. Następnie Maria Tyszkiewicz wcieliła się w Ewę Demarczyk, Stefano Terracino w Lizę Minelli, Filip Lato jako Robbie Williams, Aleksandra Szwed, która na 5 dni przed nagraniem złamała nadgarstek, a do tego miała chorą krtań, wylosowała Szagiego. Kolejna Basia Kurdej-Szatan jako Urszula i podczas występu niespodziewanie do gwiazdy dołączyła oryginalna artystka. A na koniec wystąpiła Katarzyna Skrzynecka w podwójnej roli jako Andrea Bocelli i Sarah Brightman, bo w specjalnej edycji artyści, stosując kategorię wehikuł czasu, mogą sięgnąć po jednego z artystów, których wcielali się już wcześniej. Tak więc Katarzyna Skrzynecka po 10 latach jeszcze raz zaśpiewała Time to Say Goodbye. Najwięcej głosów od jurorów otrzymała Katarzyna Skrzynecka. Tego samego zdania byli uczestnicy. I to ona zwyciężyła w tym odcinku. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji Kocham z Poznania. Tak, to już 20. edycja programu Twoja twarz brzmi znajomo i kto by pomyślał, że to tak szybko zleciało, że to 10 lat temu był pierwszy odcinek tego programu i na właściwie nawet tą premierę zrobiono tak, żeby ona właśnie wypadała. Zastanawiałem się, dlaczego na przykład nie 1 marca wyemitowano pierwszy odcinek, tylko dopiero 8 marca. No zdecydowano się na taki zabieg, żeby uczcić 10. rocznicę pierwszej premiery tego programu. No i w 20. edycji pojawiają się uczestnicy, którzy wypadli najlepiej w poprzednich sezonach i mają właśnie te niezapomniane występy. No i jeden z nich można było zobaczyć w tym odcinku. Jest to dobry pomysł, że jest ta kategoria wehikuł czasu, no bo skoro są to najlepsi z najlepszych, no to powinni mieć szansę choć jedną z postaci odtworzyć, którą już wcześniej się wcielali. No i można było przypuszczać, że jak Katarzyna Skrzynecka wylosuje tę kategorię, to wybierze Time to Say Goodbye, no bo to było zaskoczenie. Dzięki temu występowi w ogóle wygrała i dzięki temu występowi wiele osób w ogóle dowiedziało się o tym programie. Ja byłem jedną z takich osób, bo nie widziałem tej pierwszej edycji, nie oglądałem jej na antenie Polsatu, bo wydawało mi się, że to całkowita głupota taki program. I dopiero ktoś pokazał mi na YouTubie właśnie ten występ. Gdy to zobaczyłem, to zacząłem drugą i kolejne edycje aż do tej 20 oglądać. No więc dzięki temu występowi usłyszałem o tym programie i zobaczyłem, że to rzeczywiście jest dobry program. A temu programowi wiele osób nie dawało wielkich szans. Sami prowadzący nawet kiedyś wspominali, że może 3, 4, może góra 5 edycji powstanie tego programu, a że 20, no to chyba nikt nie przypuszczał, że aż taki sukces ten program osiągnie. No i w tym pierwszym odcinku te występy były całkiem niezłe. Jasne, niektóre może tam się nie do końca udało, bo ci uczestnicy już na samym początku mają problemy to właśnie ze złamanym nadgarstkiem, to z krtanią kilka osób miało problemy, ale mimo wszystko te występy całkiem nieźle wypadły i tak wypadły trochę lepiej niż w pierwszym odcinku każdej innej edycji. No bo ci uczestnicy już wiedzą, jak do tego podejść, więc to wydaje się, że to będzie najlepsza z edycji dotychczas wyemitowanych, bo skoro wzięto najlepszych
i takich, którzy wiedzą, jak to wszystko się robi, no chyba, że będą losować postaci, które w ogóle im nie będą leżeć. To jest ten kołowrotek i nie wiadomo nigdy, co się komu trafi. Wiadomo tylko, że każdemu z uczestników raz może się trafić ten wehikuł czasu. Wtedy będą mogli przypomnieć występ, który już wcześniej był w poprzednich edycjach i będą to pewnie te najbardziej takie lubiane, najbardziej oglądane te występy, że prawdopodobnie zobaczymy jeszcze raz Zbigniewa Wodeckiego, który chyba miał najwięcej wyświetleń na YouTubie, a także na przykład Filip Palato jako Czesława Niemena, bo to były najlepsze występy i one do tej pory ludzie w głowie, w pamięci mają te występy, więc pewnie te zobaczymy. No i oprócz tego też jakieś nowe, bo przecież ciągle pojawiają się jakieś nowe piosenki, nowi wokaliści, którzy jeszcze nie byli prezentowani w tym programie, więc pewnie w tej edycji tacy się pojawią. I kto zwycięży w tym programie? Tym razem zdecydują widzowie, no bo zawsze były narzekania, że to głosowanie jest ustawione, że jurorzy od początku mieli kogoś upatrzonego i po prostu na niego zagłosowali. Teraz pewnie będzie głosowanie SMS-owe i to widzowie będą mogli zdecydować, kto powinien zdobyć, nie wiadomo właśnie co, złotą twoją twarz dla najlepszych, pewnie tak to się będzie nazywać. No i wtedy już nie będzie żadnych pretensji, no bo to widzowie będą głosować, no i okaże się, który z tych najlepszych w tej edycji zwycięży. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.